Tutaj chciałem jakąś śmieszną stawkę zrobić, ale mi się nie chciało. Ale łapcie intro. Siemano, tutaj Stefan Bąk. Dzień dobry, proszę państwa. Tutaj jest, no, ten szafa. I dzisiaj, jak widzicie po tytule odcinka, jest finał remontu studia. Przynajmniej tak myślę, że jest finał remontu studia, ale światło się odbija zajebiście i to wygląda brzydko. I tutaj jest ta szafa, o, tu jest szafa i tu jest to biurko i jest jeszcze... O, nie widać tego, tu jest ta szafka. Plan na dzisiaj jest taki, że jest 20, rozmontowuję te rzeczy. Na początku oczywiście wyciągam rzeczy z tych mebli, rozmontowuję te meble i nie wiem co. Na to chwilę to będzie wszystko na dzień dzisiejszy, a już w czwartek, czyli za dwa dni, przyjedzie do mnie ziomeczek z szafą, bo musiałem maila napisać i typ napisał mi, typ do niej zadzwonił, macie jakiś na fragment rozmowy teraz, jak się nagrała i w środę się ze mną skontaktuję, dostanę info na temat dostawy, czyli jutro, i w czwartek przyjedzie ziomek z szafą i będzie git. Tutaj już wyjąłem wszystkie rzeczy, bo tutaj już trzeba było jeszcze prędzej to zrobić. Te okulary potrafię prześwit robić, jak chyba jestem pod światło, nie wiem, bo teraz nie widać, a tam było troszeczkę widać. Dobra, rozmontujemy. Zaczynam od przeniesienia statywu, bo aktualnie moim statywem jest krzesło. Nie chcę się zdymać tej kamerki wam pokazywać, ale krzesło jest moim statywem. Znaczy miałem też inny pomysł na łeb, to wziąć, ale mi się nie chce. Jak się wywalił, to przynajmniej było jakieś ciekawe nagranie, wiecie, content trzeba robić. A tutaj też, nie wiem czy widać na kamerce, a tutaj też jest coś na przyszły odcinek. I teraz na przykład to można w slow-mo zrobić, co nie? A i się zapytacie pewnie, dlaczego jest wtorek, czwartek, szafa, to już wtorek to demontujesz. No bo jutro trzeba zamontować tą kratkę i wolę sobie sam zdemontować te meble, niż jakby ktoś mi miał je demontować, bo po pierwsze będę o content, a po drugie wiem, że ktoś mi tego nie spierdzieli, bo to robię sam. Jak coś spierdzielę albo se zwalę na łeb, no to moja wina. Dobra, mamy biurko, ale nie wiem czy było coś widać. Dobra, jest biurko tu, ono jest już puste, więc można je wziąć. Biorę ten stół i go przenosimy teraz na inny koniec pokoju. Okej, no to teraz demontujemy dalej, czyli demontujemy to. Imbusa. Nie wiem, przygotowałem sobie imbusa i nie wiem gdzie. Bez kitu. Nie wiem gdzie jest imbus. I teraz musimy go poszukać, bo najchętniej najpierw rozkręcić to imbusem, a dopiero później bym kręcił te inne rzeczy. Napiszcie coś w komentarzu, co sądzicie, czy coś mogę poprawić tak dalej, bo nie wiem czego wy chcecie. Bo jedyny komentarz w ciągu ostatniego chyba miesiąca, jaki dostałem, to czy kompon mogę dostać za free, bez płyty. Ale to przynajmniej mówi, że ktoś przynajmniej jedna osoba ogląda do końca. Więc jak jesteście osobami, które oglądają do końca, to wam dziękuję. A tym, którzy nabijają mi łoczne i robią mi średnią minutę, to nie pozdrawiam ich. Może zobaczę, czy kamerka jest git ustawiona. Bo oczywiście, że widać pół sufitu, nie w ogóle nie widać. Najgorsze jest to, że śruby, które są tam, one też są odkręcone trochę. A nie, one są luźne. A nie, one są zakręcone, to git. To możemy to kopać. Więc jak coś mi się zwali na łeb, to teraz. To się trzymało na czterech kołkach, a to się trzymało tak mocno, jakby to nie wiem co było. Ten gwóźdź się wygiął, a gwóźdź na trakcie nie trzymało tak mocno od płyty USB. Znaczy mogły trzymać, no ale w to wątpię, żeby aż tak to trzymało, no raczej nie. Gwoździe bym mieli po to, żeby nie musieć zbierać ich stamtąd. Bo później się wkurzałem, że ja gwoździe zostawiam. Nie pies jest czy coś. To
teraz muszę rozkręcić te uchwyty, które trzymają tam. Jest coś takiego. Tego nie widać, bo to jest ciemno oczywiście. Dlatego muszę wziąć latarkę. Tutaj jest coś takiego. Coś takiego trzyma. Dwie płyty USB. Znaczy, dwie dykty, to nie są USB. Już myślałem, że to na jednym kołku. Na dwóch kołkach to było tylko przytrapione. Dobra, ja to rozmontuję do końca tą szufladę już. Już mam dużo kontentu powiedzmy z tego, więc ja sobie to już rozmontuję poza wizją i widzimy się przy szafie już. Teraz z szafy będziemy coś wyciągać z niej. Mówiono mi, żebym już nic nie robił z tą szafą, bo trzeba ubrania z tym wziąć. I chyba będę musiał tak zrobić, bo jest 22 i trzeba będzie to ubrania zanieść. One chyba trochę ważą, więc branie na dwa razy jest dla lamusów. Jest takie bardziej wulgarne określenie, ale ja go nie użyję, więc teraz będziemy przynajmniej rzeczy wyjmować z tej szafy. Zobaczymy, co tam takiego ciekawego jest. O, widzieliście ten refleks? To jest kurwa refleks prawdziwego chudego byka. Ogólnie to był burdel. Przez najbliższe 2 dni to będzie ultra burdel. Przez 3 dni, czyli do końca tygodnia, bo jeszcze na weekend nie będzie. No to będzie to zajebiście burdel. To właśnie to jest to, że fajnie lata sobie. Ja tak odkręcam to i tak leci mi to, już tak wiem. Nie, to będzie słychać. Odkręćmy najpierw drzwi. Nie wiem, czy te śruby były git przystosowane pod te utwory. Ale trochę ciężko chodzę. Nie spodziewałem się tego trochę. Waga mi trochę odpoczyła. Nie wiem, że na co nie chodzi w maskę przez kolano śmierdząca. To ja jeszcze teraz dupiam w masę i co mordę, mam praktycznie spoconą, więc docencie tą łapką w górę, przynajmniej cały spocony jestem. 21, jest ja dla was szafę rozgręcę, mógłbym sobie to zrobić poza wizją. I mam szafę bez drzwi, ja jeszcze poza kamerą odkręcę tamtą klamkę i chyba pineski dwie wyniosę, a to już poza kamerą. Największy minus tego czegoś, tego majsterka, jak to wujaszek nazwał, bardzo łatwo jest w czasie obracania przełączyć grzechotkę na drugą stronę. Żeby się kręcić, jak to kręcasz na przykład na drugą albo na neutrala, żeby wtedy grzechotka nie działa, więc to na pewno minus, no ale za dwie dychy jest git. Zobaczcie na to, jak ta szafa bardzo się kwieje. To jest przez to, że ona jest tak rozkręcona i rozbujana i taka w ogóle.
chyba to było klejone na czymś. Z góry nie potrafiłem wyrwać tej dykty. Prawdopodobnie ona była na czymś klejona. Po raz kolejny muszę wymontować i teraz z tego no i się widzimy, jak będę z dołu wymował rzeczy, bo tutaj to nuda, bo już to widzieliście. Chwilę mnie nie było, strofa stoi i ma drzwi. Aktualny problem jest taki, że tutaj no niestety, ale po pierwsze jest krzywo, a po drugie teraz trochę na złość nie odjeżdża, aczkolwiek tutaj nie jest lepiej, też maksymalnie zasięte. Nie szacuję sobie, to jest maksymalnie dosięte. Tutaj mi palce wchodzą. Więc teraz tak. Teraz macie film, jak to wygląda z tyłu w ogóle dykta, bo to jest ciekawe. A tutaj jeszcze w środku półki się troszeczkę słabo trzymają i tak dalej. Ciężko było wbijać to. O, teraz odsunęło się. To coś było ciężko wbić. I to młotkiem wbijaliśmy, było przez 10 minut, jak nie 20. Tu są dwie takie, to było dosyć ciężko. Zaraz wujaszek przyjdzie i coś zobaczy, bo już nie wiemy co robić. Tutaj w ogóle chodzi dykta, trzyma się dobrze, fajnie wszystko. Tutaj już są drzwi, no i nie wiemy co robić. No trzeba by to wypoziomować, bo tak przypał trochę. Znaczy chodzi o to, że po prostu te drzwi tylko przychodziły. Jak one się będą odsuwać, to nie wiem, to sobie dam jakiś haczyk łazienkowy i na sznurku jakoś to przyczepię i się będzie trzymać. I trudno ewentualnie, albo takie zabezpieczenia dziecięce. Jak byłem kiedyś u takich w gościach, byłem na urodzinach, to właśnie takie widziałem, takie z takim paskiem z Ikei. Coś takiego też można i wtedy będzie się trzymać. Chyba. Tak to wygląda. I też błędy są tutaj, jak widać. Siemano, witam was w dniu montowania tego filmu i publikacji. Dzisiaj wygląda to tak, bo nic od września nie nagrywałem. Szpara generalnie jest taka tutaj. Też trzeba pamiętać, że te drzwi cały czas się troszeczkę wyregulują, więc tutaj jest taka szpara, że się nie mieści palec. Tutaj jest troszeczkę gorzej, bo tutaj już zaczyna się robić coraz szersza. I chyba wypadło z szyny, czyli dosyć normalne. I ogólnie to nie wygląda najlepiej. A tak poza tym to na tamten nagraniu było widać, jak tak płynnie przesuwam. Chcielibyście urządzały siły w tym momencie. No nawet nie da się litera otworzyć. Dwukoram potrzebuję. Ale z lewej jakkolwiek da się to jeszcze odtworzyć. Chociaż to nie chodzi płynnie. Więc ogólnie to jest taka przestroga dla was. Nie kupujcie nigdy szaf z przesuwanymi drzwiami, tylko takie coś tego typu. Nie kupujcie, naprawdę odradzam wam fest. Najlepiej czegoś takiego nie brać, bo to jest niewygodne. Szczególnie to, co jest tutaj na środku, czyli ten wieżak jest na środku. Jest to totalnie niepraktyczne i jestem z niej potężnie niezadowolony z tej szafy, więc dlatego wam jej nie polecam. Ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Widzimy się w nowym roku, więc życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku, bo dopiero się zobaczymy 4 stycznia. Nara. Jebać Disa, kurwę, Zwisa, Orka, skurwysyna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo kurwa, ziomek jest pryszczem, kurwa. Nie, nie jestem chory. Seks polega na tym, że chłopak i dziewczyna są nago.